Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję za słowo wprowadzenia i dziękuję za zaproszenie na Copernicus Festival. Dodam, że pewna osoba ze środowiska wymieniła uwagę, że naprawdę aż dziwne wręcz, że tak wspaniała impreza powstała w Krakowie, co tym bardziej sprawiło mi przyjemność i zmobilizowało również i do tego wykładu. Proszę Państwa, nazywam się Sidej Mio i reprezentuję Akademię Elektronika w Second Life i to jest moje imię sieciowe, czyli pseudonim, który przyjąłem kilka lat temu ze względu na swoją partycypację w sieci, czasami w nieskończoność, na okrągło 24/7. No ale to się skończyło, no bo obowiązki różnego rodzaju powodują, że trzeba wrócić do świata fizycznego, zwanego czasem realnym, kiedy realność również przejawiła się w różnych sytuacjach sieciowych i myślę, że tutaj można się zgodzić, że kiedy odbieramy maile, kiedy stwierdzamy o różnych sprawach w sieci, załatwiamy choćby bilety komunikacyjne, to że one są realne w takim sensie, że możemy się nimi sensownie posłużyć. Jeśli chodzi o moją afiliację ze świata fizycznego, to nazywam się Michał Ostrowicki, z tym, że to imię i nazwisko już jest no, w świecie, w środowisku naukowym przeszłością i wtedy reprezentuję Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Teorii Sztuki Mediów Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzisiejsze wystąpienie to Ars Technologica. Moim celem jest pokazać kilka prac z zakresu sztuki elektronicznej. Szczególnie wybrałem sztuczną inteligencję i bionikę, ale również będę chciał Państwu pokazać Akademię Elektronika, czyli w miarę możliwości czasowych zrobię taki tour po Akademii Elektronika, żeby zaznajomić Państwa z miejscem, w którym prowadzone są oficjalne ogólnopolskie kursy akademickie. Kilka osób jest w to zaangażowanych, jest do tego strona, przez którą studenci mogą się logować i również też prowadzący z całej Polski mogą wykorzystywać Akademię, jest to wspólne miejsce, no, do którego każdy w każdej chwili może trafić, ale również działające za sprawą osób, które są przyjaciółmi Akademii, bo to są właśnie osoby ze świata Second Life, z którymi mniej lub bardziej w świecie fizycznym się kontaktujemy, a nawet raczej mniej z niektórymi w ogóle, którzy również tutaj pomagają, a w niektórych przypadkach wręcz są w sposób nieoceniony, potrzebni po to, żeby ta akademia istniała, na przykład niezależnie od tego, czy jest to finansowane, czy nie, różnie z tym bywa. Wyjaśniam, jaka jest sytuacja. Generalnie jest to niezinstytucjonalizowana część Uniwersytetu Jagiellońskiego, działająca w taki sposób, jak Państwo widzicie, od 2007 roku. Ale przejdźmy do rzeczy. Oczywiście, jeśli by były jakieś pytania, to proszę przerywać, w każdej chwili jestem do Państwa dyspozycji. Właśnie jesteśmy w głównej auli, tutaj jest kilka takich miejsc, w których możemy odbywać zajęcia. Zmienię slajd i pokażę Państwu, jak prowadzę właśnie zajęcia, najczęściej siedząc u siebie w domu, właśnie jeszcze troszeczkę zmniejszę jakość grafiki, bo widzę, że tutaj jednak przetwarzanie jest chyba sieci słabsze, więc łatwiej nam się będzie poruszać, nie będzie tak obraz zrywać. No, cały czas coś jest słabo, ale dobrze, może być. No i tak to właśnie wygląda, że w ten sposób zmieniam slajdy. Często w zajęciach uczestniczy 30 studentów na przykład, więc zasiadają w amfiteatrze czy w innych miejscach. Natomiast to, o czym można by było mówić i o czym będziemy częściowo mówić, to właśnie główne kierunki w sztuce elektronicznej, czyli sztuce opartej na technologii rzeczywistości wirtualnej. Widzieliście tu Państwo Oculusa, Samsung Gear. Można by było jeszcze do tego dołączyć taką wcześniejszą technologię Cave Automatic Virtual Environment.
sztukę monitoringu, którą bardzo zainteresowani są artyści ze względu na to, no, że monitoring się rozrasta zarówno w przestrzeni fizycznej, w mieście na przykład, w salach różnych, jak i monitoring sieciowy, który no, na różne sposoby działa, indeksując, pobierając numer IP, obszary zainteresowań, wysyłając reklamy i tak dalej. Jest tutaj użytkownik, jest prawie, że można by było powiedzieć w cudzysłowie produktem na zasadzie takiej, że wydaje nam się, że uczestniczymy w Facebooku, a tak naprawdę to Facebook korzysta z nas ze względu na masę klientów, która w niezwykły sposób pierwszy raz w historii człowieka w jednym miejscu się znalazła. Miliony czy miliardy ludzi, które można zagospodarować. To oczywiście wszystko w cudzysłowie, ale jednak brzmi może tak ostro trochę, wręcz brutalnie. Niemniej nie ma się co łudzić, że właśnie w takich miejscach nie jesteśmy pobierani do różnych baz danych. Robią to boty, sztuczna inteligencja, wszystko to odbywa się automatycznie. Więc właśnie sztuka sztucznej inteligencji, o której dzisiaj parę słów, także i robotyki, można je traktować wspólnie. No, główny podział jest taki, że AI to software, a robotyka no to AI wcielona w robotę, które w przestrzeni fizycznej wokół człowieka nierzadko funkcjonują. Sztucznego życia, czyli artificial life, połączone również z bioartem, czyli dwoma głównymi kierunkami transgeniki, gdzie genom jest tym, co interesuje artystów od 2000 roku, znaczy generalnie wcześniej, ale takim sztandarowym jest tutaj, są prace Eduardo Katza, Alba, czyli fluoryzujący królik, dokładnie jego skóra po naświetleniu pewnymi promieniami i także sztuka tkanka. Sztuka sieci rozwijająca się świetnie od lat 90. oraz post-internet art, sztuka hybrydowa rozwijająca się dzisiaj jako ewolucja sztuki sieci, GPS art i satelitarna. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to właściwie mógłbym pokazać ze 3-4 przykłady jedynie, ale jest dobra informacja. W zeszłym roku został wystrzelony przez Japończyków grupę artystów pierwszy satelita artystyczny. Niewiele on tam robi, no, ale jednak jest to piękna sprawa, że sztuka zawędrowała w kosmos. No, tam nie badamy space, prawda, i tam różnych badań, tylko leci satelita artystyczny, nic nie robi. Znaczy on tam zbiera dane muzyczne płynące z kuli ziemskiej, ale nie ma żadnej takiego pragmatycznego celu. Sztuka wideo dająca sobie świetnie radę od lat 60. animacji komputerowej, też ogromna tematyka ze względu choćby na rodzaje rejestracji na taśmie albo cyfrowej w pełni, czy muzyki elektronicznej, też ogromny obszar. Proponuję, abyśmy poszli do jednej z auli, wtedy wyświetlę kolejny slajd, już taki, który jest związany z przykładem sztuki sztucznej inteligencji, a przy okazji zobaczycie Państwo, jak wyglądają aule Akademii. A więc w takim razie poproszę Dexa i Nitro, jeśli macie chęć z nami podróżować po Akademii, to bardzo proszę. Jeszcze jednak zmniejszę tutaj wymagania dla ekranu, bo nie chcę też Państwa trudzić, żeby po prostu mrugały obrazki przed oczami, które się po prostu, no, taki pozrywany obraz. On trochę jest pozrywany, ale to już jest urok technologii, że mamy do czynienia z lepszą lub gorszą. Czasem nam się tutaj w Second Life podczas zajęć ziemia usuwa spod nóg. Są pewne zwyczaje, konwencje, że na przykład logujemy się do momentu, aż no, to wszystko z powrotem zaskoczy i będzie dobrze. To jest, w tym momencie jesteśmy w galerii Yellow Submarine. Przez krótką chwilę pokażę, że mamy do czynienia tu z 200 ponad obrazami. Pierwszy z brzegu wyklikuje. Można prowadzić tutaj zajęcia ze sztuki, z historii sztuki. O, dziękuję, widzę, że ktoś koło mnie już też kliknął. Ja otwarłem jeden z obrazów, a widzę, że są dwa. Bardzo fajnie, że tak się stało. Zmieniam slajd, tak jak już Państwu to pokazałem wcześniej, i równocześnie otwieram w PowerPoincie prezentację, dlatego że mam tutaj linki i też będę mógł Państwu puścić film. Momencik.
To, co się w tej chwili dzieje, to jest to, co wykonuję podczas zajęć ze studentami. No a w tym momencie właśnie będę chciał pokazać jeden z filmów dokumentujących pracę Festo, Emotion Sphere, czyli właśnie pracę z zakresu sztucznej inteligencji. I tutaj też pewien taki komentarz, że w niektórych wypadkach prace oparte o technologii, one nie różnią się od samej technologii, czyli że no, trudno jest tak się na pierwszy rzut oka zgodzić, czasem jest to dyskusyjne, czy mamy do czynienia, tylko nie ma dźwięku, nie wiem, czy wszystko jest włączone, bo tu powinna grać muzyka, ale tutaj widać, że to jest sztuka, prawda? To przecież nie będziemy się tutaj o to kłócić, czy to jest bardziej technologiczne, czy bardziej artystyczne, bo to jest balet. Balet wykorzystujący sztuczną inteligencję w tym znaczeniu, że jest zaprogramowany układ baletowy tych balonów. One mają kilka wiatraczków, które umożliwiają im odnalezienie się w pewnej pozycji w przestrzeni fizycznej. Równocześnie kamera lub Kinect sprawdza tą przestrzeń pod względem tego, czy balony zachowują się tak, jak trzeba, a jeżeli się tak nie zachowują, bo są przepływy wiatru, bo jest ciśnienie, bo właśnie jest analogowa rzeczywistość fizyczna, która przeszkadza sztucznej inteligencji, coś zewnętrznego w stosunku do wewnętrznego, software'u inteligentnego, to wtedy AI musi zmodyfikować pracę balonów. Na co wszyscy czekają? Aż balony się zderzą. I czasem to się zdarza, bo właśnie chodzi o to, że jest bardzo piękny taniec, który tu Państwo widzicie, powieje wiatr i... O, fajnie, tak, dziękuję. Źle włączyłem, tak? No tak, jasne. Powieje wiatr, no i wtedy system sztucznej inteligencji nie nadąża elektromechanicznie nad tym, żeby balony wróciły do pewnej pozycji. Czasem właśnie się to zdarza, że się zderzają, czyli jest to mediacja pomiędzy tym, co analogowe, przestrzenią fizyczną, trójwymiarowe, w takim sensie, jak mamy doświadczenie zwykłego świata, i tym, że sztuczna inteligencja w tym kontekście się z tym mierzy. Jeżeli by były jakieś pytania, to zapraszam do dyskusji, natomiast staram się, abyśmy poszli do następnej auli. W tym momencie przejdźmy do teleportów i wrócimy do takiego miejsca, gdzie te wszystkie teleporty są, i może uda się właśnie jeszcze jedną czy dwie aule pokazać. Jesteśmy w amfiteatrze, w głównym miejscu, gdzie również są odbywane dyżury, spotkania z magistrantami, doktorantami. No, życie akademickie się tu toczy, w tym sensie nawet, że koncerty muzyczne są organizowane, raczej jest to elektronika, współczesna muzyka. Taki świat akademicki, który tutaj jest tworzony i ludzie mogą przyjść najczęściej wieczorem, w nocy. To się kręci na takich zasadach jak życie w sieci, tylko jedno, o jedno tutaj zawsze chodzi, żeby to zawsze pozostawało uniwersytetem, czyli że ta forma akademizmu no, musi być spełniona. No, nie może się to miejsce w coś innego zamienić, bo wtedy straciłoby to sens. Tutaj studenci siedzą na grzybach, na poduszkach, można też na żyrafie usiąść, jak ktoś chce. Mamy kolejną pracę z zakresu sztucznej inteligencji, Kana Feingolda, twórcę właśnie kanonicznego, jeśli chodzi o tego rodzaju pracę. Pozwólcie Państwo, że przerzucę znowu do świata Second Life linki. Jeszcze dodam, że uruchamiam film po to, żeby już szedł, a w międzyczasie jeszcze inny komentarz, że poprzednia aula, czyli galeria Yellow Submarine, została wykreowana przez obecnego tutaj Dexa Euromata. Natomiast jeśli chodzi o Księżyc, bo w tej chwili jesteśmy na Księżycu, to jest to...
Jest to efekt pracy Neutrinki Lisle i Endera Meillera. Natomiast tutaj mamy pracę Yves Zen, Kena Feingolda, gdzie rozmawiają dwie głowy, zastanawiając się nad tym, dlaczego są w takiej sytuacji, że podróżują w styropianowych kulkach w sytuacji, kiedy w zasadzie są świadome, albo przynajmniej zastanawiają się nad tym, czy są świadome i co to jest świadomość. Są na granicy, ale nieco są zdziwione i przestraszone tym, że zostały zakwalifikowane do podróży, no jak przedmioty, jak bagaż, kiedy pytają wciąż o sens istnienia, sens życia. Tu chodzi o to, że jesteśmy, powiem tak trochę eufemistycznie, jesteśmy w takiej sytuacji, jakby w drodze do, mówiąc językiem Raya Kurzweila, do pojawienia się osobliwości, czyli sztucznej inteligencji, która przerośnie możliwości człowieka, przynajmniej w jakimś zakresie, takim powiedzmy tak grubo technicznie, ale pytania zaczynają się pojawiać we współczesnej kognitywistyce, czy tam nie pojawią się jakieś również inne cechy sztucznej inteligencji, które pozwolą o niej myśleć inaczej niż o inteligentnym ekspresie do kawy. Zdania są podzielone, są wspaniałe współczesne metodologie, poglądy, które wchodzą na przykład w kwestię przetwarzania się informacji, tak jak w człowieku, w urządzeniach inteligentnych, więc w związku z tym padają pytania o to, czy przetwarzanie informacji nie jest źródłem w ogóle różnych zjawisk, które często człowiek redukuje, bo nie widzi powodu, żeby odnajdywać w skomplikowanych, inteligentnych systemach innych cech, jak właśnie jak inteligencji takiej przysłowiowej, wynikającej z inteligentnego ekspresu do kawy. Tutaj mówi się tyle, że warto się zastanowić nad tym, czy przypadkiem te głowy nie sugerują jakiegoś kontekstu poszerzającego redukcjonizm, o którym najłatwiej jest w sumie myśleć, nie jest to, nie ciągnie żadnej konsekwencji, odpowiedzialności, że sztuczna inteligencja to jedynie właśnie pewien szybki mechanizm, który pomaga człowiekowi, ale nie wchodzi w jakieś inne, nie ma powodu, żeby myśleć w jakichś innych kategoriach o niej. Jest kilka prac, jak Państwo widzieliście, Kena Feingolda, które przygotowałem na slajdzie. Jest to tylko sygnał, bo chcę przejść dalej, więc jeżeli są jakieś pytania teraz lub później, to zapraszam. Ten dialog jest prowadzony w ramach programu sztucznej inteligencji. Znaczy nie idzie z dysku, tylko głowy rozmawiają ze sobą tak jak chatboty. W takim razie przejdźmy do tam, gdzie są teleporty i spróbujmy przenieść się do, jeszcze taki może tylko view zrobię, jak wygląda właśnie Księżyc. Może chodźmy w takim razie do Blue City, bo mamy tutaj skrót. Jest postawiony teleport, nie musimy wracać do amfiteatru. Jesteśmy w Blue City, kolejnej auli akademickiej, w dość takim imersyjnym miejscu. Przyjemnie się tu bardzo prowadzi zajęcia z jednym z wydawnictw, z redakcją spotykamy się w Blue City. Moglibyśmy to na czacie zrobić albo w ogóle próbuję znaleźć miejsce do siedzenia, ale ono tutaj mi ucieka, w razie czego nie będę, chciałbym usiąść jednak. No dobrze, usiądę. O, było przez moment. Dobrze, usiądę na miejscu słuchacza, słuchaczki. O. Spotykamy się tu na przykład z redakcją jednego czasopism. Moglibyśmy to zrobić na Skype'ie, ale jakoś przyjemnie spotkać się pod postacią awatarów w Blue City. Nikt nam tu nie przeszkadza. Widzimy się nawzajem w ten sposób. No i jest zwykła rozmowa, no w tym wypadku o jakimś wydawnictwie planowanym. Ale to właśnie pokazuje jako pewien motyw, szczegół, że osoby, niektóre osoby zupełnie normalnie traktują to, żeby przyjść do akademii, a Nie,
nie robić tego na Skype'ie, czy telefonem, czy jeszcze jakoś inaczej, gdyż jest to pewien zwyczaj. Również osoby, które wyjeżdżają na jakieś stypendia, nie chcą tracić zajęć i tak dalej, czasem nawet bez naszej wiedzy, naszej, mówię właśnie osób, które są związane z Akademią, też się tu spotykają ze studentami. Mamy tutaj do czynienia z kolejnym przykładem sztuki elektronicznej związanej ze sztuczną inteligencją. Jest to Aron, robot, który od lat 70. jest programowany przez Harolda Cohena. Momencik. I już otwieram jeden z filmów, tak żebyśmy mogli zobaczyć, o co chodzi. Bardzo ciekawa sprawa, dlatego że robot ten nie ma systemu wizyjnego, nie ma kamer. Cały czas jest tak programowany, aby sobie mógł wyobrazić ludzki świat, ale go nie widzi, więc nie ma co odwzorowywać. Tutaj pojawia się pytanie również o kreację. Bo można w kognitywistyce zadać pytania o to, czy są jakieś takie sfery ludzkie, które są na tyle własnością człowieka, że są niepowielalne przez inteligentne roboty. A więc mogłyby to być na przykład emocje, miłość, może odczucie dobra i zła i być może kreatywność. Nie wiadomo do końca, jak jest. No, generalnie próbuje się iść w tym kierunku, że człowiek ma jakieś takie własności, które pozostają ludzkie. I między innymi pada pytanie o to, czy robot może być kreatywny. Więc można powiedzieć z dużą dozą przekonania, wręcz powiedziałbym, zaryzykował z pewnością, że robot może być kreatywny w tym sensie, że na przykład będzie malował w jakimś stylu Picassa, Jackson Pollocka i że to będą nowe obrazy w stylu Jackson Pollocka, które mógł on namalować, ale nie namalował. Natomiast trudno zaprzeczyć, że no to są obrazy w takim stylu, że można by było pod Jackson Pollocka je podciągać. Ale pytanie jest takie, czy istnieją takie inteligentne roboty kreatywne, które stworzą ekspresjonizm, abstrakcyjny ekspresjonizm, które stworzą kubizm, które będą mieć refleksję nad sztuką, nad istotą sztuki w takim sensie jak człowiek, żeby na przykład rozwinąć sztukę, rozwinąć istotę sztuki, poszerzyć świat sztuki. I tutaj Harold Cohen używa stwierdzenia mniej i bardziej, w zależności chyba od sytuacji, jak zauważyłem, że jego Aaron jest kreatywny, tylko że w małym stopniu. Że on właśnie wyobraża sobie w swoim wnętrzu świat, na przykład rozumie, że głowa, tors i układ ludzkich części ciała są odpowiednio skoordynowane i kolorystyka ciała również, także maluje swojego wnętrza i podobno większość czasu ten komputer spędza na organizowaniu swojej bazy danych. Trochę to brzmi tajemniczo, prawda? Ale nie wiadomo na przykład do końca, czy on wszystko ma w momencie rozpoczęcia malowania cały obraz ma przygotowany, czy jakoś podchodzi do tego linearnie. Prawdopodobnie całość widzi od początku, ale maluje linearnie. No, więc właśnie kolejny przykład takiego robota. Widzę, że czas nam szybko mija, więc może przejdę do innego przykładu. Nie wiem, czy jeszcze będzie czas przedstawić jeden czy dwa przykłady. Chodzi o już nie sztuczną inteligencję w tym momencie, ale właśnie bionikę. Zobaczmy, czy to się uda. Przejdźmy do kolejnej auli. Prawdopodobnie to będzie ostatnia aula, bo nie chcę też przeciągać wystąpienia. W takim razie chodźmy do komina. To jest miejsce, w którym... Czy teraz są zajęcia w kominie, Dex? Czy coś się tam odbywa? Dobrze, zobaczymy w takim razie. Nie mam odpowiedzi.
nic się tu nie odbywa, więc jest dobrze. Momencik, dajcie mi Państwo jeszcze sekundę. Jeszcze moment. Posadzę awatara. Chodzi o to, że tutaj działają takie zjawiska jak telematyczność na przykład i chcę to uporządkować, ale przez to, że nieco mamy zwolnioną sieć, przez to to wszystko działa wolniej, momencik. Podglądnę w PowerPoincie, co mogłoby jeszcze być tutaj interesującego. Jak widać, jest jeszcze kilka tych slajdów, które w tym momencie pozostawię. Ale może w takim razie niech to będzie właśnie to, co tutaj wyświetliłem, tylko wrzucę ten slajd na ekran. Tak wygląda wykład. Ok, przerzucę teraz jeszcze linki do i puszczę jeden z filmów. Mamy tutaj, najchętniej bym obydwa pokazał te przykłady, ale niech najpierw będzie pokaz NeuroDeriv Jacka Złoczowskiego, absolwenta Wydziału Intermediów krakowskiej ASP. Jest okazja pokazać również i pracę polskiego młodego artysty, który wykonał emocjonalną mapę miasta Krakowa. Chodzi o to, że kiedy zwiedzamy jakieś miasto, no to mamy jakiś przewodnik, który lepiej lub gorzej wskazuje, gdzie trzeba pójść. Ale wyobraźcie sobie Państwo przewodnik, który nie ma obrazków i opisów, tylko oscylator, linię pokazującą, jak emocjonalnie ludzie odbierają dane miejsce. Gdzie byście Państwo poszli? Czy tam, gdzie ledwo się to zarysowuje, czy tam, gdzie wskakuje. Nie chodzi o to, że mamy do czynienia z jakimś zabytkiem albo czymś modnym, co trzeba zobaczyć, ale coś, co oddziałuje na odbiorcę, turystę, no na przykład w danym sezonie. Więc on tutaj, artysta Jacek Złoczowski, wykorzystał urządzenie EEG do zarejestrowania stanu emocjonalnego swojego mózgu, a następnie wykonał w tym znaczeniu wykonał również wideo kilku miejsc w Krakowie, a potem zrobił z tego spis tych miejsc, gdzie po wciśnięciu, no dokładnie mówiąc, to jest taki interfejs, jak tutaj widać, po dotknięciu odpowiedniego klawisza przycisku, on jest oczywiście wyświetlany jak na zwykłym wyświetlaczu, pojawia się wideo, jak również i informacja o natężeniu emocjonalnym w momencie, kiedy to miejsce było rejestrowane. A więc emocjonalna mapa miasta wykonana przy pomocy rejestratora EEG, czyli nieinwazyjna sztuka bioniczna. Oczywiście można pokazać bardziej złożone, inwazyjne prace, ale jest okazja, żeby pokazać także i tu właśnie jest artysta, polskiego twórcę. I ostatnia praca, gdyż czas dobiega końca, ale jednak chcę Państwu pokazać pracę Hoesle Pingo Ergo Sum, tylko wrzucę link na czat do Second Life'u. Jest to praca, w której wykorzystano urządzenie EEG do malowania myślami. Zobaczycie Państwo mniej więcej takie pomieszczenie jak tutaj to nasze, w którym jesteśmy w tej chwili, gdzie artysta, może powiększę na cały ekran już w tym momencie, gdzie artysta zasiada, no tak jak mniej więcej właśnie w środku, tak tutaj jest układ, ma przed sobą komputer, tutaj na głowie ma założony właśnie interfejs EEG
poprzez pewien system mapowania, którego w tej chwili nie będę wyjaśniał, bo szkoda na to czasu, oto jest ten system mapowania, on w tej chwili działa, stwarza ten obraz, który widzicie Państwo i tam zebrani też osoby, które w tym performance biorą udział. No, nic nie klika na klawiaturze, tylko wywołuje pewne czynniki, wywołuje części oprogramowania przy pomocy własnych myśli. Dzieje się to w ten sposób, że wskazuje na jakiś obrazek, to jest właśnie to mapowanie, a następnie ten obrazek wysyła sygnał, że na przykład trzeba zmienić kolor, tą figurę, która jest głównym celem, obrócić i tak dalej, i tak dalej. To przykład sztuki bionicznej, w której wykorzystuje się również, jak poprzednio, interfejs EEG do malowania. Także myślę, że w tym momencie bym zakończył. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania, czy coś mogę dodać? Jak Państwo odnajdujecie Akademia Elektronika albo te przykłady sztuki, które udało mi się w tym czasie przedstawić. Czy są jakieś pytania? Bardzo dziękujemy panu profesorowi i mam nadzieję, że te pytania się pojawią nieraz dzisiaj. Przypuszczam, że pana profesora można w wirtualnym świecie znaleźć, jeśli ktoś będzie miał jakieś pytanie albo będzie chciał się do Akademii przyłączyć. Zapraszam. Co tydzień o 21 w poniedziałek są wykłady otwarte w drugim semestrze. Można przyjść posłuchać, popatrzeć, jak to się dzieje, jak to wygląda. A egzaminy też możemy zdawać? Tak, u bota. To znaczy teraz jest bot testowy i tam studentki i studenci zdają część egzaminu ustnego. Planuję, mam nadzieję, że pojawi się bot semantyczny, który za mnie będzie prowadził egzaminy, więc w razie problemów, że jest niesprawiedliwy, pisma do dziekana, że bot jest niesprawiedliwy, za mi już ocenę, ja się w to nie będę mieszał. Zapraszamy zatem. Bardzo dziękujemy panu profesorowi jeszcze raz. Thank you.